Siemaneczko, witam wszystkich w 29 części Let's Play Stalker Czyste Niebo. Zaczynamy od sporej garści informacji, bo pozmieniało się od poprzedniego odcinka bardzo dużo, bo też grałem bardzo sporo w Stalkera. Jakoś się wkręciłem i może zacznijmy od tego, że zarobiłem sporo kasy, a w zasadzie bardzo dużo, bo mamy obecnie 71 tysięcy. Nie pamiętam ile mieliśmy jak kończyliśmy ostatni odcinek. Ale zarobiłem kasę głównie na artefaktach, choć nie tylko. Zarobiłem też trochę na broni i takich pierdołach. Ale głównym źródłem były artefakty. Wreszcie nauczyłem się je łapać. Tak porządnie. Zostawiłem sobie tutaj te artefakty, które uznałem za dobre. Ten akurat znamy. Ten tutaj jest zajebisty. Dla mnie naprawdę zajebisty artefakt, bo dodaje aż 10 kg dodatkowego ciężaru, który możemy udźwignąć. A ja lubię mieć duży, pojemny plecak, więc to jest, kurczę, mój ulubiony artefakt. Ten promieniowanie też obniża tak samo jak ten, czyli mamy już na minus 10. Ten trochę podbija promieniowanie, ale to tam luz. Ten tutaj telepatia. Zostawiłem go, bo zobaczyłem, że 6000 cena. To znaczy, że jest dobry artefakt, nie? A na brak kasy już nie narzekałem, więc może się przyda. Trochę promieniowanie też podnosi, ale co tam. No i zostawiłem tego, bo zdrowie nam podnosi. No i też jest w miarę dobrym artefaktem. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o takie rzeczy. Druga sprawa, pozbierałem schowki tam gdzie się dało. Nie zebrałem tylko tych, których już naprawdę nie mogłem zebrać. I nie mówię tylko o tej mapie, ale mówię wszędzie. Naprawdę. Pozbierałem tylko tam gdzie po prostu nie mogłem. Znaczy nie dużo w sumie. Jak zobaczycie, mamy, kurczę, gdzie to jest. Postęp, znalezione schowki 127, czyli jak kończyliśmy ostatni odcinek, to chyba mieliśmy 80 parę. Coś chyba w tym stylu, więc no troszkę tego pozbierałem. Druga sprawa, zrobiłem też troszkę questów. Przede wszystkim oddałem chyba dwa questy z tymi ulepszeniami. Już w sumie nie pamiętam do kogo, ale do kogoś tam. Nie wiem, czy nie tutaj, albo tutaj. Mniejsza z tym. I zrobiłem też kilka questów dla stalkerów. Wiecie, coś tam odbij jakiś punkt, przejmij go na jakiś czas, żeby trochę podlucić, kasy zarobić, takie pierdoły. Zrobiłem też jeden dosyć chyba ważny quest, znaczy ważny, bez przesady. Mianowicie pomogłem wilkowi. To jest stąd taki ziomek. Bandyci trzymali jego brata. Kurczę, żeby was nie skłamać. Nie wiem, gdzieś chyba przy torach? Nie. Nie wiem, czy gdzieś tutaj nie trzymali bandyci jego brata. Poszliśmy, zabiliśmy bandytów, wróciliśmy z bratem i tyle było questa. No taki, wiecie, poboczny, ale troszkę inny niż pozostałe. A czym się zajmiemy dzisiaj? Wątkiem głównym. Lecimy do nowej... do nowej miejscówki oczywiście. Ojej. Miejscówka nad Yandar. To jest chyba nowa miejscówka dodana w Czystym Niebu. I to jest tutaj ten gościu. Widzę, że tutaj są stalkerzy, czyli powinno być gładko. To wojna frakcji tak wygląda. Jeszcze oczywiście tego składu kilka razy, chyba dwa razy wytłukłem wszystkich, ale nikt nie przychodził i bandyci się wpierdalają i jest po robocie, więc dałem sobie spokój, bo to robota głupiego. Dobra, ale my możemy już tam iść w sumie. Tak jest, chcę zmienić miejscówkę. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia, więc widzicie, naprawdę, troszkę ostatnio przysiadłem do stalkera, podgoniłem wszystko elegancko, nawet wkręciłem się tak, wiecie, tak bardzo, żeby sobie popykać. Ej, co, no i lecimy dalej. Ciekawy jestem, ile jeszcze nam zostało stalkera. Niby ekwipunek już mamy dobry, patrząc na ekwipunek, to można by powiedzieć, że w sumie już połowę gry mamy spokojnie zrobioną, że już raczej ku końcowi się zbliżamy. Ale po fabule tego nie widać. Nigdy nie grałem w Stalkera Czyste Niebo, ani nie oglądałem, więc nie mam pojęcia. Ale fabuła na razie nam nic nie wskazuje na to, żeby byłby koniec. Zobaczymy. Dobra. To jest nad Yandarem, nie było w Cieniu Czarnobyla. Chyba nie. Druga sprawa, to jest zombie. Z naukowcy. Właśnie miałem powiedzieć, że kurczę, takie tereny pod zombie. Ja bardzo nie lubię zombie, bo są twarde. Trzy, nie to, nie to, nie to, nie to, stary. Przeładuj.
Przeładuj, dobra. Dobra. Zadanie wykonane pięknie. Okej, zombiaki, dobra. Przy okazji jakieś dziwne lagi tutaj mam. Macie coś... O, wy macie coś przy sobie. To ich nauczy nie przychodzić bez zaproszenia. Spoko, pewnie tak, tylko że... jakieś mega lagi tutaj mam, naprawdę. A, to mi się bardzo nie podoba. Jezus, naprawdę, kurczę, jakieś tutaj ostre przycinki mam. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale to mi się bardzo nie podoba. Dobra, może schowajmy broń. Pogadajmy tutaj... Zamieniam się w... Dobra, w czym mogę pomóc? Granat pamiątkowy. Dobra. Mam potrzebę, najemniku. Straciłem pamiątkę wyglądającą jak granat. Tyle, że to nie granat, to treningowy. Odzyskaj go dla mnie, chyba wiem, gdzie go szukać. Byłem w fabryce, gdy coś się stało z moim mózgiem. Prawie zapomniałem, kim jestem. Ocknąłem się tutaj, granat powinien wciąż być w fabryce. Przynieś mi go. Dobra. Nie możesz, dobra. Co tutaj robisz? Odbieram jakieś odczyty od Sacharowa. Brakuje mi asystentów, więc czasami płaci Stalker na wykonywanie dla niego różnych zadań. Okej, coś o tym miejscu. Nie rozumiem tego miejsca. Ja i mój kumpel próbowaliśmy wejść do fabryki, bo to jedyna z nielicznych części zony, w której jeszcze nikt nie był. Pomyśleliśmy, że muszą tam być niezłe łupy. Ha! Jak tylko dotarliśmy do bramy, poczułem zawroty głowy, zacząłem słyszeć dziwne hałasy i szepty. I widzieć różne rzeczy. Mój kumpel był zaraz za mną i zdołał nas stamtąd wyciągnąć. Jak tylko zobaczył, że mięknę, złapał mnie i wywlókł w bezpieczne miejsce. Jakby tego było mało, niewiele brakowało, żeby inni stalkerzy wzięli nas za zombiaki i zastrzelili, kiedy wróciliśmy. Nieźle. Handel, nie? Widzę, że masz dobrą broń. W sumie tu pełno zombiaków, więc musicie się jakoś bronić. Akurat się nie dziwię. Dobra, nawet nie będę rozładowywał w sumie. Wam to posprzedaję. Nie chcę w to bawić. Flachę trzymaj. Dobra, no i to chyba wszystko. O nie, nie, aż tyle tego nie będę sprzedawał, ej. Dobra. Okej. Dobra, teraz chodźmy pogadać z tym całym... Z kim mieliśmy pogadać? Z Sacharowem. Z nim zaraz sobie pogadamy. Przy okazji... Tutaj na razie nikogo ciekawego nie widać. Oprócz lagów. Naprawdę są lagi. Nie wiem czemu. Nie bardzo kumam. Dobra, w niczym nie mogę pomóc. No mów. Tam jeszcze grupka jest, ekipa. Okej. Dobra, tam jest granacik, spoko. Dobra, ty jesteś, zakładam, że jesteś przewodnikiem, prawda? Słucham. Jak on możesz mnie zabrać? Okej. Dobra, jak przewodnik to przewodnik. Szukam jakichś skrzyneczek, ale nic tutaj nie widzę. Może coś minąłem, bo jakoś specjalnie się nie rozglądałem. Tylko te lagi mega mnie irytują. Tak się zastanawiam teraz, a jeśli ta miejscówka była w cieniu Czarnobyla? Jeśli pierdolnąłem straszną głupotę? Niby tego cholernie nie pamiętam, ale też pewności nie mam, tak szczerze mówiąc. Ten doktorek, kurczę. Mogę z nim pogadać? On tu przyjdzie? Już nie bardzo, chyba musimy tam wejść sobie do niego. Ja tutaj nigdzie nie mogę się poruszać. Witaj w naszym skromnym laboratorium. No się ma, to z nim muszę pogadać. Proszę, proszę. Rzadko widać tu nową twarz. Co chciałbyś wiedzieć? Wiem, że był tu Strzelok. Co o nim wiesz? Tak, był u nas.
Wiedział bardzo dużo, wiele więcej niż inni. Proszę, proszę. Mówił nawet, że był w centrum zony. Oczywiście nie wierzyłem mu, chociaż pokazywał mi fotografię. O, fotografię, kurwa, to może jeszcze film sobie nakręcił. Dobra, gdzie on jest? Zawarliśmy z nim umowę. Obiecał przeprowadzić badania polowe jednego z naszych eksperymentalnych modeli, urządzenia blokującego emisje psioniczne. A my przyrzekliśmy w zamian dać mu ostateczną wersję. Strzelok uważał, że urządzenie umożliwi mu przejście przez mózgozwęglacz. Daliśmy mu prototyp i wszedł do fabryki. Więcej nie widzieliśmy ani jego, ani prototypu. Otrzymaliśmy nieco danych przez satelitę, ale sygnał się urwał. Wygląda na to, że dosięgła go potężna emisja w fabryce. Dobra, jak go znaleźć? Jeśli strzelok jest w fabryce, dostanie się do środka bez urządzenia ochrony psionicznej będzie niemożliwe. Od lat badamy emisje psioniczne pochodzące z fabryki. Mają wyraźną strukturę impulsową. Gdy są w fazie niskiej, ludzie mogą stosunkowo bezpiecznie wchodzić do fabryki. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi kolejna emisja, więc wchodzenie tam jest jak gra w rosyjską ruletkę. Jeśli wejdziesz za strzelokiem do fabryki, najpewniej skończysz z wypalonym mózgiem, jak większość tutejszych zombi. Mam jednak coś, co może ci pomóc. Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną grupa stalkerów, którym udało się ujść z życiem z fabryki. W jednym z budynków znaleźli dokumentację techniczną. Dokumenty te mogą pomóc w wyjaśnieniu, co znajduje się w fabryce i odkryciu źródła tak potężnych emisji psionicznych. Jeśli pomożesz mi znaleźć te dokumenty, pomogę ci dostać się do fabryki. No nie mamy wyjścia. Zgadzamy się oczywiście. Grupa zaginęła w północno-zachodniej części obiektu. Ten teren jest pełen zombie. Nie możemy wysłać tam stalkerów strzegących obwodu, bo i tak ledwo radzą sobie z atakami. Sygnał SOS dochodzący stamtąd jest wciąż aktywny, więc spróbuj wydostać stalkerów, jeśli jeszcze żyją. Dobra. Okej, a co tutaj robią stalkerzy? To opuszczona fabryka. Przyciąga stalkerów jak magnes. Bo to jeden z niewielu budynków, do których się jeszcze nie dostali. Mówi się, że są tam bardzo rzadkie artefakty, więc stalkerzy próbują tam wejść w nadziei na odkrycie żyły złota. Problem w tym, że wchodzenie tam jest jak gra w rosyjską ruletkę. Pole psioniczne jest bardzo niestabilne. Gdy wzrasta, emisje mogą wypalić mózg w ciągu kilku sekund. Co z Lewusem? Lewus jest inteligentniejszy od innych. Jego ekipa pracuje dla nas. Pomaga nam dokonywać pomiarów i pobierać próbki. W zamian zapewniamy im wsparcie medyczne wysokiej jakości. Z pewnością bez tej obustronnej współpracy obie strony dawno by już nie żyły. Dobra, zombie często was atakują? Sprawiają nam problemy od momentu uruchomienia tego laboratorium. Mury są mocne, ale wycie i inne hałasy z zewnątrz bardzo nam przeszkadzają. Nie trudno sobie wyobrazić, że prowadzenie badań, a nawet spanie w tych warunkach, to nie lada wyczyn. Na domiar złego czasem musimy wychodzić z bunkra, by zebrać próbki. Skoro tak, to ciekawe, skąd wzięły się zombie? Spędziliśmy wiele czasu nad tą sprawą. Pomimo wszelkich starań armii, by oczyścić ten obiekt, zombie ciągle wracają. Wszystko stało się jasne, gdy mój asystent zaginął, wyszedłszy dokonać pomiarów przy fabryce i wrócił jako jeden z zombie. To pole psioniczne. Pod jego wpływem każdy traci rozum i staje się zombie. Wynika to z nieodwracalnych uszkodzeń wyższych funkcji ludzkiego mózgu. Te stworzenia przestają więc być ludźmi. Tracą zdolności poznawcze i ich zachowanie jest pochodną czysto zwierzęcych instynktów. Okej. Dziękuję za rozmowę. Dobra, muszę pomóc chłopakom, bo widzę, że robią się jakieś problemy. A wolałbym, żeby zombiaki nie przejęli tego miejsca. O, shit. Dobra, wleciałem pod karabin, ale
Jeden tylko, prawda? Znaczy niby alarm jest jeszcze aktywny. A tutaj grupa idzie. Niedobrze. Dobra, trochę się wycofamy. To nie jest koniec. Jeszcze musimy dokończyć rozmowę z naukowcem. Mam nadzieję, że te częste, że nie jedno zbyt częste te ataki na obóz. No kurczę, to mi się nie podoba. Nie, nie, to nie koniec, stary, absolutnie. Idzie tutaj jeszcze potężna ekipa. Tutaj tu były, już ich widzę. Ale przeładujmy. Sorki za to, jeśli słyszycie wiertarkę. Ale sąsiad postanowił sobie powiercić. Czemu by nie? Wolność domku w swoim domku, dobra. Przeładujmy. Okej. No trochę podbiegniemy sobie. Te wybuchy mi się nie podobają absolutnie. Fuck. O, szlak. Chłopaki, mogliście, może mi pomożecie, co? Dobra. Okej, pięknie. No dobra, dobra, spoko. Tylko kurwa, sporo amunicji straciliśmy. A to mi się akurat bardzo nie podoba. Dobra, pozbierajmy z nich. To się da tak naprawdę. Zaraz stąd zawijamy. Dawaj wszystko. Dobra, przynajmniej oni mają taką amunicję, której ja potrzebuję. Tutaj już można kupić tą amunicję, wiecie, starego typu do tej broni, co mieliśmy. Ale niestety już tej modyfikacji zmieniającej typ amunicji nie mogę cofnąć, więc kurczę, no jest taka lipa lekka. Dobra, zacznijmy od tego, że ja jednak sobie rozładuję, bo on chodzi na tą amunicję, której ja potrzebuję. Nie, wy mi nie jesteście potrzebni, to też mogę sprzedać. Handel? No właśnie, kurczę, mają tą amunicję. To mi jest niepotrzebne. Dobra. Jak stoimy z amunicją? Nie, całkiem jeszcze nie najgorzej. Dobra, wracamy do naukowca w takim razie. Zróbmy sobie save'ik. Wracamy do naukowca, dokończę z nim rozmowę. Tam jeszcze jakieś pierdoły możemy go wypytać. Nie powinno być problemu. Lagi mnie strasznie irytują. Siema, siema, podejdź tutaj. Udało się? Dobra, zombie tak, co dla mnie masz? Nic ciekawego, kurwa. Handel. Powiem, o, masz amunicję, której potrzebuję. Wyśmienicie. I nic więcej. Kurwa, myślałem, liczyłem na jakiś lepszy pancerz, szczerze mówiąc. Ale nie ma. Dobra, czyli tutaj nic dobrego na mnie nie czeka. Jak jest godzina? Powiem wam, że chętnie bym się przespał. To są nowe tereny, a tutaj w nocy nie chcę chodzić. Wiem, że noktowizor i tak dalej, ale mimo wszystko. Zombiaki bardzo ciężcy przeciwnicy. Może nie tak bardzo jak te takie mutanty, które potrafią być niewidzialne. Ale mimo wszystko w dużej grupie są śmiertelnie groźne. Dobra. Okej. Dobra. Teraz tak, poproszę mapę. Aha, obóz naukowców, świetnie. Po prostu kurwa świetnie. Obóz naukowców, wyśmienicie. Pytanie teraz, kurczę, poszedłbym po ten granat. Przy okazji, to bym zostawił na później. Nie no, może sobie poradzą. Liczę na to, że tak, a jeśli nie, no to trudno. Pomogę chłopakom z tej strony. Przy okazji zobaczymy, czy tutaj czegoś od nas nie chcą.
Dobra, spoko, spoko. Ty jesteś tutaj kimś ważnym? Nie, może ty. Może ty. O właśnie, nie mogę. Ale fajne zbroje macie bez kitu. Dobra, ale zombiaki są na górze? Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Ciekawe, gdzie ten tunel prowadzi. Zobaczmy, co jest takiego na górze. Dobra, w głowę lepiej im celować. Tego co zauważyłem, po prostu szybciej padają. Dobra. Okej, wycofajmy się na tą stronę. Spróbujmy tego załatwić w gnojach. Dobra, elegancko. Dobra, to chyba wszyscy już padli, prawda? Dobra, to tam sobie pozbieramy, bo oczywiście kaskadów już trupy wyparowały? Fuck. Szybko. Dobra, dość tego. A tutaj jest dwóch gości. Nauczy nie przychodzić bez zaproszenia. Z nimi możemy pogadać, no to ciekawe. No to ciekawe, dobra, przeładujmy sobie przede wszystkim. Okej, kurwa, cały czas mam wrażenie, że tu jakieś drobne lagi są, nie rozumiem. Czy był spokój z tymi lagami? Fajne zbroje macie, naprawdę kurcze fajne. O, czy jednak broń zmienia, czy możemy z nim pogadać, czy nie? Odsuńmy się trochę, ja zaraz nie przejdę tutaj, no come on. Dobra, wy nic. Dobra, teraz nie będziemy szukać tego, bo tutaj chyba dwóch jest takich decydujących, ale... decydujących. Nie będziemy ich teraz szukać. Z kim tam macie problem? A, z zombiakami, ale... No ja wam nie pomogę, ja chcę pójść teraz... do tej grupy na prawo z nim pogadać. Jest coś ciekawego, jeśli wiecie, jakieś kłościki albo coś w tym stylu, chcę posprawdzać, czy coś mają. Tam sobie chłopaki poradzą. Siemano panowie, ty jesteś tutaj decydujący? No mów. Znaczy jesteś, ale nie masz nic ciekawego. Właśnie, takie skrzyneczki szukam. Puste skrzyneczki, kiepsko z wami panowie. Kurwa, wszędzie strzały, no opanujcie się troszeczkę. Dobra, teraz co? Lecimy drogą. A, zahaczymy o tych. Ja wiedziałem, że sobie po ten... poradzicie. Nie możemy tam stać cały czas. Z tego co widzę, te ataki są bardzo częste, naprawdę. Ja nie wiem, ci ludzie chyba nie zdążyli... Wynieśli tylko kilka kulek w głowie. Nie zdążyli się tak szybko przemienić, a... W sensie, kurczę, tych zombiaków jest masa, no bo skoro te ataki idą tak szybko... tak szybko ludzie by się przemieniali? Przecież chyba ludzie nauczyli się na błędach, że tam się nie chodzi. A mimo wszystko... Widziałem tutaj anomalię. A anomalia sprzyja artefaktom. A to jest anomalia, której nie lubię. Już wiecie dlaczego? Bo zaraz będziemy wczytywać. Dokładnie. Nie było żadnego artefaktu. Myślałem, że jak wejdziemy w środek, to się pojawi, bo tak nieraz się zdarza, ale kurczę, no niestety. Dobra, jeszcze podejdziemy kawałek. Kawałek do przodu możemy sobie podejść. Tutaj do chłopaków zagadać. Zombie? Co tutaj jest zombie się... jak w głowę dostałem, to są nawet do zniesienia. Zobaczcie jak ładnie. Push it, prawie mnie za ciachała, to mi się nie podoba. Dobra, pięknie. Ale padli elegancko. Dobra, dawajcie wszystko co macie, wszyściutko. To będzie wszystko potrzebne. Dobra, jakieś tam schowki się pokazują, ale to... Nie wstawaj.
Dokładnie, dobra. Ciekawe, czy są zombiaki mocniejsze, w sensie, że mają lepszą broń albo zbroję. Mam nadzieję, że nie, kurczę. Mam nadzieję, że nie. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzimy, czy coś jest ciekawego. Tego oczywiście rozładujemy. Ty jesteś tutaj decydujący, tak, ale nic nie powiesz. Dziwne, że żadnych questów nie mają, naprawdę. To też możemy troszeczkę tak sprzedać, pięknie. Dobra, kurczę, ładnie, prawie zaraz 10 tysięcy w jeden odcinek, całkiem nieźle. Całkiem nieźle, dobra, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie zakończyć ten odcinek, więc na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie znak po sobie. I co, trzymajcie się i cześć!